Dzień dobry. Dzień dobry, 100 czołem, lat, cześć. Czołem, dawno cię nie widziałam. Czołem, cześć. Ja wiem, że ty jesteś twardzielem, ale musisz zapiąć pasy. Tak? No. Ja mam okulary przeciwmgielne. To też dobrze, a antysmogowe? Antysmogowe mam płuca. Płuca. To zapinaj pasy, bo nie ruszymy. Taką aplikację wgrałem sobie, wiesz? I wszystko wiesz. A wiesz, nie, mam antysmogowe płuca po prostu. To jest taka apka, wiesz? Okej. Okay. Świat idzie do przodu. Świat idzie do przodu, czyli ciebie nic nie ruszy. Nie, nie, jak ja jestem, wiesz, jak Bogusław na premierze w okularach. No, ale wiesz, on może. Władysław w okularach, Dorociński w okularach. A ty napatrzyłeś się na starszych kolegów? Przecież ja jestem z młodego rzutu. Ty jesteś tak zwany młody wilk. Ja muszę nadrabiać, no. Musimy te trendy jakoś... Ja cię słucham. Dalej tutaj pchać, no. Mam poważny ruch właśnie. Ja rozumiem, ludzie nie potrafią niestety. Ale powiedz mi, jak tutaj szedłeś, to inaczej widziałeś coś, jak szedłeś do samochodu? Widziałem dużo właśnie, za dużo, ale to przez okulary przeciwmgielne. Okej. Okay. I jest tak, że jak coś innego się dzieje w twoim świecie, typu na przykład mgła, albo deszcz, albo nie wiem, cokolwiek, nagle po prostu jest paraliż, miasto stoi, ponieważ jest coś inaczej i nie wiadomo co robić, trzeba jechać, ale przecież tam nie widać, co dalej. A ty nie lubisz takich sytuacji zaskoczenia, mam wrażenie? Nie, lubię. Lubisz? Lubię, tylko że nie lubię, jak inni nie lubią. No dobra, ale wracając do tych starszych kolegów, powiedz mi, ta praca przy psach teraz otworzyła ci jakoś oczy? Trochę inaczej spojrzałeś na świat? Dlatego zacząłem nosić okulary. A, czyli... No nie. Ale mówisz o starszych kolegach. Tak. Chyba z dużym szacunkiem, co? Super ludzie przede wszystkim, wiesz? W sensie, mówię tu, no, mam na myśli Władysława, Bogusława, Cezarego. Są tacy, jacyś tacy... mogliby w zasadzie, wiesz, nosić nos wysoko i... I rozszywać aurę pod tytułem nie zbliżaj się do mnie, po prostu don't fuck with me, bo ja jestem ten. Zobacz, jakie masz ujęcie, jakbyś był gościem, który ma ręce, które leczą. Tak, i jeszcze tutaj mam, wiesz. Podobno te psy, to póki... Szczekają, a karawana idzie dalej. Oprócz tego, że szczekają i patrzą prosto w oczy, to podobno dla ciebie bardzo ważny moment zawodowy. Tak mówisz? No. Tak czytałam gdzieś, że to ważne dla ciebie. Tak? Tak. Na pewno emocjonalnie istotniejsze jednak artystycznie w takim wydatku moim personalnym, ponieważ robiłem to po śmierci ojca w bardzo ciężkim dla mnie czasie, to była Mowa Ptaków Ksawera Grzywalskiego. Tak. W tym przypadku, jeżeli chodzi o psy, ważny też. Dlatego, że spotkałem się chyba z najwyższym rodzajem presji, odpowiedzialności, bo stałeś, nie wiem, czy jest dorosły tytuł w Polsce, który mógłby nie konkurować tyle. Tak, z taką odpowiedzialnością, jak w przypadku filmu Psy 3. A wspomniałeś o swoim tacie, to on chyba zaszczepił sobie miłość do kina, co? Znaczy, miał na pewno wpływ, czy on zaszczepił... Miał wpływ, miał wypożyczalnię kaset wideo, mogłeś dokładnie wtedy obejrzeć wszystko. Tak, i miałeś oglądałem. Miałeś po prostu wszystko, co na półkach było twoje w czasach, kiedy nie było takiego internetu, jak jest teraz. Tak, miałem, pamiętam, swoją okładkę nawet filmu Ucieczka z Nowego Jorku, ponieważ zepsuła mi się właściwa, podarła się i ja sobie... wyciąłem w kartce, sam narysowałem sobie swoją okładkę. Są ważne sprawy. Tak, ojciec miał wypożyczalnię kaset wideo, no i tych filmów żeśmy oglądali, Zielone. Zielone, dziękuję ci. Ale tak patrząc, bo powiedziałeś, jak ważne jest to, że go nie ma z tobą teraz już. I dla niego na pewno byłoby to bardzo ważne. No właśnie, chciałam o to zapytać. Czy chciałbyś, żeby on usiadł w pierwszym rzędzie i zobaczył te w pierwszym rzędzie nie polecam. Tak, i po prostu mało widać. I ja wtedy jestem taki duży, ja mógłby tego nie zmieścić. Ale zdecydowanie tak. W sensie wydaje mi się, że to byłaby duma dla niego, że w ogóle tam jestem, bo on na pewno się wychował na tym filmie i na pewno, jeżeli już mamy mówić o pewnym zakażeniu kultem i legendą i ikoną filmu Psy, to on na pewno był ofiarą zarażony tego kultu, jeżeli tu możemy mówić w ogóle ofiarą,
oczywiście nie jest. Był to... po prostu zarażony. Tak, no dokładnie. W sensie to jest coś dla niego. Bo wiadomo, no, film Psy zrobił bardzo dużo zamieszania. Też między innymi dlatego, że się objawił w takich, a nie innych czasach. On obnażył działania służb i tak dalej, i to było wręcz na granicy skandalu. Więc te czasy niewątpliwie miały tutaj bardzo ważne, bardzo duże znaczenie. I tak jak pytają mnie teraz na przykład, nie wiem, czy ludzie, czy na premierze, czy można, czy film Psy 3 będzie równie kultowy. Mm-hmm. Zaraz, ale jak możemy zrobić film kultowy w dzisiejszych czasach, skoro my kultywujemy, nie wiem, jajko na Instagramie, które ma mieć więcej lajków niż zdjęcie jakiejś Kylie Jenner, no, mm-hmm, wiesz, i ma 35 milionów polubień to tak, jajko. Tak. No to gdzie my rozmawiamy o kulcie? O kulcie. W ogóle, w sensie, to jest kultowe to już, w dzisiejszych to moim zdaniem, już kult, to już ale jest... myślisz, że w dzisiejszych czasach nic już nie będzie kultowego? Nie, moim zdaniem ciężko, no, ciężko. Chyba, że jakieś polityczne memy, które... A jakiś kultowy tekst? No, nie wiem, jaki kultowy no, tekst. No, typu Zła kobieta, bo to Zła ale kobieta no, to była, tak? No, ale to... No, ale czy w tej nowej trzeciej części taki tekst się pojawi? Może nie padnie wiem, z twoich ust? Podobno się śmieją na mojej scenie, no. Gdzie tam, no nie będę spoilerował, ale ja nie oglądam swoich filmów na premierach, tak? Więc ja nie wiem, jakie są reakcje, bo ludzi to, obok, jest to jest zbyt obciążające dla mnie, mm-hmm, nie oglądam dlatego, że ale jakbyś nałożył te okulary i poszedł do kina, to nawet ludzie by nie wiedzieli, że to ty. Ale to ja tak robiłem czasem, żeby sprawdzić w ogóle, co się dzieje, jak ludzie reagują na film po prostu. Ale to nie na premierze, bo na premierze jest bardzo specyficzna publiczność. Czyli po prostu kupujesz bilet i idziesz na swój film? Tak, dokładnie. Jeżeli już, to tak. I, bo premiery mają... Tak, na premierach to są sami znawcy. Tak, tak. Mhm. Są w ogóle ludzie, którzy też trochę, wiesz, patrzą na to, o, niby koledzy, niby dobrze życzymy, ale jednak fajnie, jak się wypierdzielą. Okej. Tak się zastanawiam, bo tam... Ten film być może otworzy przed tobą jakąś kolejną ścieżkę, drogę kariery. Współpracy z Władysławem Pasikowskim. Też? bardzo chętnie. Wydaje mi się, że myślisz, obie że tam jest strony potencjał? Są na tak. Myślę, że tak, ponieważ nasze pierwsze spotkanie było obiecujące po prostu. Myśmy się spotkali ze scenariuszem. Ja przeczytałem, przyszedłem, spotkaliśmy się, powiedziałem, co ja tam sądzę na mhm. jakiś temat, jeden, drugi, trzeci. Pan Władysław to ujął, nawet w scenariuszu, i rozpoczęliśmy pracę na planie. I to jest moim zdaniem Co ty za rolę tam dostałeś? Kim ty jesteś? A wiesz co, no, ciężko opowiadać o roli też z tego powodu, że w tej akurat jest twist pewien. No. Tam jest no, takie zaskoczenie, o to też była walka na planie. Tak, w sensie, że facet nie, jakby, tym, czym się jawi na początku, nie okazuje się być finalnie. Okej. Po prostu, więc ciężko im mówić o tym, bo nie chcę spoilerować. No, generalnie Damian na początku filmu jest informatykiem. Ty. Tak, jestem Damianem, informatykiem. W okularach, mhm, roztrzepaną fryzurą. No i taki gość, no. A co później się dzieje, to już jakby nie chcę spoilerować, ale... Jest duża zmiana, rozumiem. No, w sensie facet nosi w sobie jakąś tajemnicę, jakiś rodzaj przeszłości, która też definiuje jego dzisiaj. No nie chcę spoilerować. Jakbyś miał opowiedzieć w takim razie, nie spoilerując, broń Boże, o czym są Psy? Trójka? Znowu o psach. No. Mniej o sukach. Mhm. Wiesz, to ciężko powiedzieć, dla mnie to jest western. W sensie bo to jest ciekawe w ogóle, jak z perspektywy obserwatora i też współpracownika i też widza jednocześnie, ja sobie patrzę na pana Władysława. Nie? Pan Władysław dla mnie jest jakby jest wizualnie i tak można go określić jako ten monument, skała. Myślę, że facet naprawdę... Ale chcesz powiedzieć, że jest tak samo niedostępny jak to, tak? W sensie... Tak?
bezkompromisowy? No, w sensie tak się jawi. Od początku do końca facet musiałeś... jest taki, wiesz, bardzo wysoki. Stanowczy? Tak, ma donośny tembr głosu. A mówisz tak, jakbyś się go bał na początku przynajmniej. Bo on, znaczy to nie jest, to nie jest lęk, to nie jest strach, to jest respekt. W sensie, że masz wrażenie, że czego byś nie powiedział, to i tak wyjdziesz na głupka. Bo oprócz tego, że on ma taką, a nie inną postawę, to jeszcze jest po prostu piekielnie inteligentny, wykształcony, oczytany i naprawdę bardzo ciężko wejść z nim w jakąkolwiek polemikę racjonalną. Czyli co, można tylko przytakiwać? Nie, oczywiście dyskutować trzeba. Ale obawiam się, że jeżeli chciałoby się próbować jakoś z nim wejść w jakiś taki pojedynek a la Wołodyjowski, nie ma szans. Kmicic, to ciężko, no ciężko. A co ze strefą muzyczną, ze stroną muzyczną tego filmu? No słuchaj, no Michał Lorenz, no... Ważna dla ciebie? No wiesz, no niemal tak kultowa jak z Ojca Chrzestnego muzyka, wiesz. No. Aż tak to czytasz? No oczywiście w odpowiedniej skali. Myślę, że ludzie, którzy są ignorantami, no pewnie nie znają i nie zanucą motywu z Ojca Chrzestnego, to tym bardziej z Psów, ale ci, którzy jakoś w kinematografii i w kulturze siedzą, no to potrafią zrobić. Co miałeś z muzyki? Ja miałem w ogóle, byłem złym uczniem. Ja miałem same jedynki. Było słychać ten motyw, ale powiem ci, to nie było najlepsze wykonanie, jakie słuchaj, słyszałam w życiu. Po prostu trąbki nie wyczyściłem ostatnio, wiesz? Okej, dobrze, nie dyskutujmy na ten temat. Dokładnie. Ty jesteś osobą chyba upartą, bo ty do szkoły aktorskiej to zdawałeś tam już parę razy. Ale wypominasz mi, przepraszam? Nie, nie wypominam ci. Cenię konsekwencje. Ale to nie była konsekwencja, wiesz, finalnie. Upór też cenię. W konsekwencji była to konsekwencja i tak, jakby racjonalnie konsekwencja. Ale ty chciałeś zostać aktorem i koniec, nie, kropka. Nie. Nie? Nie, ja nie chciałem zostać aktorem, właśnie to jest śmieszne, ponieważ no, jakby pomysł o szkole aktorskiej zrodził się bardzo spontanicznie i trochę to nie było zaplanowane, nawet bardzo. Co ciekawe, ja tak naprawdę zdawałem do szkoły aktorskiej tyle razy tylko dlatego, bo się po prostu, mówiąc delikatnie, zezłościłem, że mnie nie przyjęli. Chciałeś im udowodnić, że tak, nie mają racji. Dokładnie. To była moja główna motywacja. Ty jesteś, powiem ci, uparciuk i zakapior? Zakapior. Trudny w życiu musisz być strasznie. Słuchaj, no tak mówię. Tak? Ale wiesz co, myślę, że trudny to jest pojęcie względne. Zależy dla kogo, co jest trudne. Wiesz co, ja myślę, że to jest oczywiście zakapiorstwo i takie nie to, że będzie co ma być, bo będzie po mojemu. To jest pewien rodzaj, można powiedzieć, pychy i też jakiejś, no pychy, nazwijmy to pychy. Ale ja myślę, że to jest pewna przekora. I też pewna wolność, w sensie, że nie chcę, żeby ktoś decydował o moim życiu. To ja będę decydował o moim życiu, tak? W sensie, to ja będę decydentem głównym swojego życia. I kiedy ktoś mi mówi nie, To ty ja wtedy mówisz, jak to nie? Jak właśnie, to nie? Że tak. No. I to jest, wydaje mi się, główna moja motywacja. A później to już było później się zaczęło, no. I teraz wylądowałem tu, gdzie wylądowałem, no ale zresztą ale to chyba nie jest pierwszą najgorsze miłość miejsce, co? I tak, nie, ale nie do końca polecam. W każdym razie wracając do pierwszej miłości, bo o tym zacząłem, to pierwsza miłość to był jednak rap i całe szczęście, że to jest teraz na tapecie, bo pierwsza miłość to pierwsza miłość. Pierwsza miłość to pierwsza miłość, ale to znaczy, że w najbliższym czasie przedmuchasz tę trąbkę, o której wspomniałeś, i zostaniesz zawodowym muzykiem? Może trąbka nie będzie ci potrzebna, ja nie będę ale... się nazywał muzykiem, bo nie jestem po szkole muzycznej i też nie zamierzam Ale zostaniesz artystą estradowym? Klubowym? Czy estrada to też jest... Wydasz płytę? Tak, płytę wydaję. Już niedługo kilka oficjalnych informacji na temat daty premiery.
polecam śledzić profil na Instagramie. Ale chyba nie twój. Nie. No właśnie, bo ty jesteś tak słaby w mediach społecznościowych, że nie mogę w to uwierzyć. No, jestem... O co chodzi? Jestem tak słaby jak z muzyki. Ale dlaczego? Słuchaj, nie jest to mój świat, nie umiem robić selfie. Ale są takie osoby blisko ciebie podobno, które dobrze się znają na internetach. No i na tym sobie przestajemy. Jedni się zajmują tym, czym się zajmują, a ci, którzy się zajmują czym innym, niech się zajmują czym innym. No. Ja nie będę, wydaje mi się, że oczywiście nie chcę też być tym, który mówi nigdy, bo raczej wolę być tym, który zna życie jako takie i potrafi... Czyli różne rzeczy się dzieją, tak. I wiesz, krzyczenie, że nigdy nie wystąpię gdzieś tam, może się później bardzo zemścić i ci wypomną. Więc ja nie będę tak mówił, ale raczej nie widzę siebie w tych okolicznościach z najnowszym podkładem pod oczy, ponieważ noszę okulary przeciwmgielne. No tak, wiadomo, to już wiemy. Myślisz, że te media społecznościowe to nie byłby dodatkowy element, które... One nie są na mnie gotowe. Oj nie, bo ja widziałam jak na przykład ktoś, bo ja tam wiesz jest co, jakiś ja po prostu, jak ja sobie myślę o swoim poczuciu szydery i takiego miłości, zamiłowania do prowokacji... Tam też można szydzić, tam też można prowokować. To ja bym sobie zniszczył karierę po dwóch tygodniach. Ja też z tego powodu nie mogę tego robić. Rozumiem. Bo ja się zapalam, mam krótki ląd, rozumiesz? I... Emocjonalnie byś coś wrzucił, potem tak, byłoby to nieodwracalne tak, i cały czas byłbyś na różnych... by nie zapomniał. Portalach plotkarskich i nie tylko, ale dokładnie, cytowane, wypominane by ci było, tak? Lepiej tak, lepiej. Kariera aktorska to, zamieniłaby się w karierę... Przychodzę tu w okularach, rozumiesz, świruję pawiana. Rozumiem. Na chwilę, potem sobie idę w swoją stronę i wszystko jest i kalafon. No. Ale zobacz, mógłbyś być taki bardziej fashion. Ma fashion na przykład. Słuchaj, tak, to jest... Bo ma fashion, czy nie ma pan fashion? O, ja mam fashion, ale swoje fashion. A czy to jest ogólne fashion, to ja, wie pani... Ma pan fashion, czy pan pani, nie ma fashion? Ja nie wiem, wie pani, bo to wszystko jest w dzisiejszych czasach, wie pani, to... O Jezu, to lepiej nie. Tak oportunistycznie czasami nie, no ale słuchaj, tak bardzo dużo się pisze o twoim życiu prywatnym. Wszyscy chcą wiedzieć, a ty nic nie chcesz powiedzieć. Słuchaj, bo... Bo co? Ponieważ bo ono co? Jest pod ochroną. Bo co? To jest gatunek zagrożony, życie prywatne w dzisiejszych czasach, więc no. Moje życie jest pod ochroną i naprawdę kocham to, że jesteśmy pod ochroną. Zobacz, czy myślisz, że ci panowie, którzy właśnie wnosili sprzęt... Myślę, że też mają życie prywatne. Ale czy oni mają Instagram? A mogą mieć, dlaczego nie? Ale taki, który my obserwujemy. A tego nie wiem. No właśnie, bądźmy takimi zwykłymi panami, no. Nie róbmy ze swojego życia, kurna, kiedyś miałem taki tekst w rapie, o to jest dobre. Nie robię ze swojego życia jakiegoś Big Brothera, bo nie jestem Janusz Dzięcioł i nie gram przy kamerach. No to widzisz, proszę. Ojejku, to musiało być bardzo teraz dawno. Gdzie są te kamery? Tu. No tu, są, tu. No są. Mało tego, wiesz, że teraz w ogóle jesteś... mam ochotę to zasłonić, jesteś mogę? W internetach teraz, tak, to jest paluch mojego gościa, zobaczcie. Teraz jesteś w internetach tak zwanych. Tak? No. Coraz internety bardziej popularny w internetach się robisz. Poważnie? Poważnie, teraz, a dalej teraz, nie masz konta. Dokładnie. Nigdzie. Ale mówisz, że w sensie, że w tym momencie. W tym momencie, teraz. Internety... internety są od tego, żeby je internacjonalizować, czyli internetować, czyli w ogóle internet. Internet. Wszystko w internecie. Słuchaj, jakie teraz masz plany mam taki dalej? Kawałek. Bo zaraz cię wysadzę i dokąd ty pójdziesz? Słuchaj, w swoją stronę, przed siebie jak zwykle, z plecakiem. Życie to pretekst, coś jak ja w internecie. Bidy nie klepiesz, street credit minus 10. Proszę bardzo. Dobra, to co, kiedy się spotkamy? Przy okazji nowej płyty, rozumiem? Tak, z chęcią wpadnę z krążkiem. Tym razem tu będę miał dwa krążki. Mhm. Też przeciwmgielne lub przeciwsłoneczne, bo to tak będzie jest. Wiosna. Tak a, jest. Zdradziłem. I będziemy taką ćmą barową tej sytuacji. Myśląc o lokalu, który właśnie przed nami, naszymi oczami. Nie robić? Nie chcę robić reklamy Mateuszowi. Do kina zapraszasz bardzo, czy mniej bardzo? O, taki dobry. Nie, to są moje prawo jazdy, wiesz. Jak do kina zapraszam oczywiście bardzo. Ponieważ wierzę w to, że jednak... Oprócz pewnych twórców, których imienia i nazwiska nie wymienię, jeszcze ktoś
naprawdę może zrobić potężny sukces w kinie. I tak jak ludzie zrobili akcję pod tytułem Polub to jajko, żeby miało więcej lajków niż Kylie Jenner, to ja myślę, że zróbmy tak samo i idźmy na psy 3, żeby było więcej ludzi niż na... Sebastian, dziękuję ci. To ja dziękuję. Bardzo serdecznie. Odchodzę, bo zła kobieta jestem. Ja wiem. To dobrze, dlatego się zastanawiałem, czy tu w ogóle przyjdę. A daj spokój, tym bardziej, spokój się, nie mów tego. To jest o pogańskiej godzinie, wiesz, że ja o tej godzinie się przewracam na drugi bok, jak nie robię filmów. Nie mów tego głośno. Marcin Zawada, wiem, że jest Jonet24, ja wam za dzisiaj dziękuję, Jonet rano. Piątek, przypominam, dobry dzień, więc cieszcie się i radujcie tym weekendem. Ja lubię poniedziałków. To w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło, na razie, pa, pa. Cześć.